Pochwalony Jezus Chrystus. Wstajemy, Bóg jest dobry. Bóg Cię kocha. Czekał na Ciebie, żebyś teraz powiedział: Panie Jezu, wypełnij mnie całego. Niech ten Zoom do tego nas poprowadzi. Boże, wypełnij każdego z nas. Kto teraz słucha Zoomu, daj, żebyśmy byli w Twojej łasce. Dzisiaj mamy hymn uwielbienia Maryi. Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. I tak dalej. Kochani, hymn Maryi to wołanie do błogosławieństwa, błogosławienie Boga za to, co otrzymała, jak Bóg ją wypełnia, jak żyje w niej. To wszystko zaprasza nas, żebyśmy sami dzisiaj napisali hymn uwielbienia. Tuż przed Bożym Narodzeniem. Będą święta, będziemy zapracowani, będzie dużo się działo. Spróbuj zatrzymać się na 10 minut dzisiaj, jeszcze przed świętami. Napisać swój hymn uwielbienia Boga za to, co od Niego otrzymujesz. Zrób taką adwentową refleksję na spotkanie Pana, że Bóg działa w Twoim życiu i uwielbiasz Go w tym, że On się o Ciebie troszczy i uwielbiasz Go tym, że On Cię powołuje, daje poruszenia, że działa w Tobie, że pracuje dla Ciebie. Popatrz na to i oddaj Bogu chwałę. Jak się nie da, żebyś napisał, nie ma takiej możliwości, to wtedy po prostu zrób to w sercu. Ale dzisiaj zapraszam każdego z Was, abyśmy razem z Maryją, przy Maryi, po prostu usiedli i napisali naszą modlitwę wdzięczności, modlitwę podnoszącą do góry uwielbienia, bo Bóg jest dobry. Wielkie rzeczy mi Pan uczynił. Ja to też mogę powiedzieć. Wielkie rzeczy mi Pan uczynił. On mnie prowadzi. On jest tym, który pracuje dla mnie i kocha mnie tak mocno, że mogę tylko dziękować, bo jest Bogiem dobrym. Niech dzisiaj każdy z nas na tym osiądzie, na tym się zatrzyma, aby pogłębić się w jedności z Bogiem. Bogu należy się chwała. Na to Wam z całego serca błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zobaczymy się w Zoomie dopiero w czasie świąt, dlatego już teraz życzę Wam pięknej Wigilii i życzę, żeby nasze życie było w Duchu Świętym cały czas, żebyśmy chodzili w łasce, żebyśmy do tego dążyli cały czas też przez słuchanie Zoomu, ale przez nasze spowiedzi, komunie, przez wszystko, co robimy, aby każdy z nas był człowiekiem duchowym. Miejcie piękny czas z rodzinami, bądźcie dla nich światłem, bądźcie święci. Do tworzenia hymnu uwielbienia może nam pomóc piosenka z Maryją. Tutaj Maryjo chce zamieszkać z Tobą. Możemy ją kliknąć i dalej się pomodlić, a obok macie playlistę z kolędami, żeby potem było łatwo je znaleźć w czasie świąt. Maryjo chce zamieszkać z Tobą. Do zobaczenia.